Fryzjerów, budowlańców, stolarzy, blacharzy, pielęgniarek i położnych będzie brakowało w tym roku na rynku pracy w Suwałkach i okolicy. Tak wynika z barometru zawodów, czyli corocznej prognozy zapotrzebowania na pracowników. Badania prowadził Powiatowy Urząd Pracy. Eksperci wzięli pod uwagę m.in. uprawnienia bezrobotnych do wykonywania określonych zawodów. Szczegóły przedstawiła Bożena Jarmołowicz-Gąska, kierownik działu pośrednictwa i poradnictwa Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach. W głównej mierze eksperci rozmawiają na temat problemów poszczególnych osób dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami w zawodzie. I na te problemy, że tak powiem, składają się różne czynniki. Na przykład aktualne uprawnienia, stan zdrowia, wskazania i przeciwwskazania do pracy, długość niewykonywania danego zawodu, dodatkowe umiejętności, dodatkowe kwalifikacje. To wszystko ma wpływ na ocenę ekspertów i na to, czy dany zawód pojawi się jako zawód deficytowy, czy też jako zawód nadwyżkowy, czy też jako tak zwany zawód zrównoważony. Przygotowana na ten rok prognoza mówi, że w powiecie suwalskim brakuje lub będzie brakowało przedstawicieli prawie 30 zawodów. Oprócz wymienionych już zawodów deficyt dotyczy m.in. kierowców ciężarówek, monterów, mechaników, kucharzy, kelnerów i krawców. Na naszym terenie, czyli w naszym powiecie, takich zawodów jest 30. Czyli tak zwanych zawodów deficytowych, są to zawody, w którym pracodawcom najtrudniej jest znaleźć potencjalnego pracownika. I wśród tych zawodów są na przykład spawacze, są pielęgniarki, są położne, są fryzjerzy, są stolarze i pokrewni, blacharze, mechanicy samochodowi, ale też specjaliści z branży IT, tak? I wiele, wiele innych. Odsyłam Państwa do zapoznania się z całością barometru zawodów na naszą stronę internetową. Na brak pracowników w określonej grupie zawodów składa się wiele elementów. Jednym z nich jest brak kwalifikacji. Problemem są też oferowane w regionie niskie wynagrodzenia. Z tego, co mi wiadomo, najbardziej osoby bezrobotne, czy też osoby poszukujące do podejmowania zatrudnienia, czy też do podejmowania wyzwań związanych z podnoszeniem swoich kwalifikacji, motywuje wynagrodzenie, tak? A ono wciąż na tym lokalnym rynku pracy nie jest wynagrodzeniem jakimś dużym. Na ogół są to płace na poziomie płacy minimalnej, czyli 2000 brutto. I to też myślę, że jest jeden z powodów, dla których pracodawcy mają trudności ze znalezieniem potencjalnych pracowników. Z problemem braku pracowników zakłady w regionie zmagają się od dawna. Chociaż brakuje ludzi do pracy, zdaniem kierownik, miejscowy rynek nadal jest rynkiem pracodawców, bo to oni dyktują warunki płacowe. Sytuacja zmierza jednak w kierunku rynku pracownika, w którym to on ma wpływ na warunki płacowe. Pracodawca będzie się bał, w cudzysłowie, że jak nie spełni tych moich oczekiwań, nie zaspokoi swoich potrzeb w postaci moich kwalifikacji, bo przecież płaci mi nie za to, że ja jestem, tak? Tylko za to, że wykonuję pewien rodzaj pracy, a za tę pracę pracodawca zarabia, tak? Ja wytwarzam jakiś towar, pracodawca zarabia i ja dostaję wynagrodzenie, tak? Czyli wnoszę jakiś wkład do firmy i za ten wkład chcę być odpowiednio wynagradzany. To też mnie wiąże wtedy z firmą, prawda? Jeśli jestem odpowiednio wynagradzana, tak, to nie szukam niczego innego w zamian, tak? Trzymam się tej firmy.